Mama nie dopuściła do mnie właściwie jakichś nieszczęść, nie dopuściła do mnie, powiedzmy, jakiejś nieufności, jakiejś bojaźni. Broniła mnie wszędzie. Jest jeden moment, powiedziałbym, komiczny i patetyczny, kiedy w szkole powszechnej w Sanoku mieliśmy przygotować na Wielkanoc, na pieśni wielkopostne, dwie pieśni wielkopostne. Ja tylko jedną przygotowałem. No i ksiądz Mikoś mówi tak, taki przeciwnik, taki wróg do kąta, klęcz w kącie, aż nauczysz drugiej pieśni. Klęczałem na tych dziecinnych kolanach, bo miałem 7-8 lat, wracam do domu i mówię: mamo, jak tam było? Ja mówię: tylko jedną, ten i na kolanach. Co? Jutro ja mu pokażę. Poszła do dyrektora. Panie dyrektorze, to był bodajże Grzyb, Franek Grzyb, bodajże był dyrektor. Panie dyrektorze, coś takiego jeszcze raz, to syna przyniosę do protestantów, do Żydów, do prawosławnych, gdziekolwiek, ale nie będzie u tego, niech on się swoim synem zajmie raczej. No i nasz tydzień minął, no i proszę pana, jest lekcja religii, no i ksiądz pokazuje: macie zeszyty, chłopcy? Mamy! Niech każdy narysuje anioła, ale to pięknego anioła. No i wszyscy rysujemy anioły, jak potrafimy w tym wieku, oddajemy. On mówi: najpiękniejszy anioł z Pankowskiego. Ja o tym mamie mówię z dumą, mama w ogóle się nie uśmiecha. No bo oczywiście to było obrzydliwe wycofanie się, powiedzmy, naprawienie niby swojej surowości i tak dalej.